Proszę Państwa, znów mi jak gdyby przerwało nagrywanie, bo ja co prawda ustawiam, żeby nagrywało się na kartę pamięci, a tu mi się nagrywa, czy nagrało na pamięć wewnętrzną, której zabrakło i wyłączyło mi po prostu nagranie. No, postarałem się teraz ponownie, prawda, włączyć kartę pamięci, ale to diabły właśnie, jak się o nich mówi, to tym bardziej właśnie czuwają, przeszkadzają, komplikują, tym bardziej, że raczej nie mówię to, co by im pasowało. Proszę Państwa, bo mówiłem o tym, że w dawnych czasach, a nawet jeszcze w XIX czy XX wieku, z reguły jak były kłopoty, zarazy, niebezpieczeństwa, to urządzano wielkie pokuty, procesje pokutne, wezwania do wielkich modłów, tak jak na przykład było z różańcem pod Lepanto, czy to chyba było w XIX wieku, bo czytałem niedawno w gazecie, że cesarz Leopold, to chyba było w XIX wieku, cesarz austriacki, jak była wielka zaraza w Pradze czeskiej, to kazał sprowadzić Matkę Boską Piekarską do Pragi i tam obchodzono procesjami kilka dni Pragę i podobno epidemia, ta zaraza bardzo szybko znikła. A teraz nawet kościół jakoś tak jest taki, no nie trzeba powiedzieć graślawy, ale jakoś taki, nie wiem, mało odważny, czy mało wierzący, czy wycofujący się ze starych różnych zwyczajów i tradycji. Przecież jak miała być Bitwa Warszawska w 1920 roku, to też ogłoszono wielkie narodowe modły i działania. No i przyszło zwycięstwo. Niestety, proszę Państwa, obawiam się, że po prostu wpływy złych sił nawet w kościele czy wśród wiernych są na tyle duże, że nie bardzo są w stanie się, prawda, zmobilizować, a bez takich działań to po prostu te wszystkie epidemie i kłopoty, lockdowny i tak dalej mogą trwać ad usrandum mortum, czyli niemal bez końca, troszkę lżej, troszkę gorzej i tak w kółko i każde święta czy wakacje nawet zepsute. Więc dlatego wielka modlitwa, były wielkie procesy pokutne, wielkie różańce, jak był różaniec do granic, nie należałoby tego powtórzyć? No, proszę Państwa, dlatego ja tutaj dałem na czapkę Chrystusa Króla, że może mi się uda go jakoś przykleić, że czasem będę na czapce go nosił. Zobaczę, ciekawe jaka będzie reakcja ludzi i władz. No ale to nic. Proszę Państwa, i ludzie robią oczywiście i różańce pompejańskie i tak dalej, ale chodzi o to, żeby to nie była akcja indywidualna czy wąskiej grupki, tylko po prostu poważnych sił na czele z władzami duchownymi i wielkie obchody, procesje pokutne, posty, msze i tak dalej. A tu się ogranicza maksymalnie dostęp ludzi do mszy, a przy okazji również i do sakramentów. No to jak może być lepiej? Niektórzy się boją, że jak Kościół będzie coś tam przypominał o swoich prawach, to będzie jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej będzie, jak Kościół i wierni nie będą dbać o swoje prawa i wzywać Boga maksymalnie do pomocy. I najlepszym właśnie rozwiązaniem jest bezzwłoczna, pełna, ogólnonarodowa intronizacja Chrystusa Króla. Bez tego to ja nie tylko kwestię najbliższej Wielkanocy, ale w ogóle nieodległej perspektywy widzę nieciekawie. Więc proszę Państwa, szatan czuwa, więc i ludzie wierni i Kościół też musi czuwać, bo naprawdę może być źle. Przecież wielu się już odzwyczaiło niemalże do chodzenia do kościoła. Widać, że młodzież jest już też w dużym stopniu przekręcona, zbałamucona. No i proszę Państwa, i
Na tej zasadzie, gdyby to potrwały te wszystkie obostrzenia i kombinacje zarazy jakiś czas, no to Kościół się sam rozleci i jak to jest niby mówione, może przejść niemalże do katakumb w jakiejś małej grupce. Nie powinniśmy na to pozwolić. Działajmy, módlmy się, by już te święta były z jak najmniejszymi ograniczeniami i by ludzie przystępowali do sakramentów, a jest powiedziane od tych wizjonerów boskich, że Chrystus się domaga i Bóg Ojciec, by zwłaszcza z Chrystusem tym intronizowanym w Świebodzinie obchodzić się miasta, parafie i wioski, żeby je chronić przed dalszymi kataklizmami, kłopotami. Więc proszę Państwa, jak będziemy tak czekać, aż samo wszystko przejdzie,